chodzi o doprecyzowanie, jaka jest powierzchnia wyznaczona linią zabudowy opuszczu służb. Czy to, co... Przekraczalną linią, tak? To, co mi się udało obliczyć, to w tej chwili, znaczy linia zabudowy w tym przypadku nieprzekraczalna polega na tym, że rzeczywiście od strony ulic i tych tego ciągu prywatnego, nazwijmy to, jest wyznaczona na przykład linia zabudowy od strony działek budowlanych sąsiednich, jest niewyznaczana w planach zagospodarowania, ale ta minimalna odległość od działki budowlanej to jest 3 metry z ściany bez otworów okiennych i drzwiowych. W związku z tym to, co można zabudować na, zgodnie z tą, z tymi liniami zabudowy, to około 1170 metrów. Tyle, z tym, że mówię, jest to o tyle około, że jest to zmierzone na mapie zasadniczej, co prawda cyfrowej, ale nie jest to wyznaczenie geodezyjne, więc trudno jest dokładnie z dokładnością jakoś tam zerką przecinku tego podać. Proszę bardzo. To znaczy, że żeby wykorzystać maksymalnie współczynnik intensywności zabudowy, trzeba by było zbudować budynek dwukondygnacyjny. Tak, jeżeli mamy intensywność tak, 400, podstawę 1200. Dokładnie tak. Mogę jeszcze? Tak. Ja mam jeszcze pytanie, żeby Pan zilustrował, jakie budynki zgodnie z tymi funkcjami zapisanymi chyba w paragrafie 11, którego już Pan się odpowiadał, jakie użyteczności mogłyby powstać i żeby padło sformułowanie, czy te funkcje mogą być wykorzystywane zarówno przez gminę, jak i przez osobę prywatną. Niezależnie od tego, kto będzie właścicielem. No, tak jak już wcześniej przeczytałem tak naprawdę, jest to zabudowa usługowa. Tu nie ma sprecyzowanego charakteru tej zabudowy jako gminny, niegminny, prywatny, publiczny, niepubliczny. Tak? Ten profil usług określony jest na, jeszcze raz, sport, rekreację, oświatę, edukację, kulturę, ochronę zdrowia, opiekę społeczną, administrację publiczną, odnowę biologiczną, rehabilitację. Tak naprawdę może powstać, nie wiem, szpital prywatny, może powstać gabinet odnowy biologicznej, rehabilitacji, no wszystko, co można być też biznesem prywatnym, niekoniecznie usługą publiczną. Tak. Natomiast ten katalog, który jest wymieniony w 2a, to jest katalog zamknięty. Nie ma innych otwartych możliwości inwestowania na tej działce. No, zapis jest konkretny. Ustala się. Tak? To oznacza, że to, co jest zakreślone w punkcie 2a, jest w ustawie. Jest zamkniętym profilem usług. Zapraszam nawet do tego mikrofonu, proszę sobie włączyć. Tomasz Kosierawski, to mogę ci podać. Witam. Jak wiadomo, właściciel tej nieruchomości miał umowę przedwstępną z Lidlem. Moje pytanie do Pana, czy może Pan podać prawdopodobne scenariusze dalszych działań, czy oszacował Pan już odszkodowanie, jakie ewentualnie trzeba by zapłacić właścicielowi za zmianę tego planu i czy szacował Pan albo ktoś w gminie, czy Lidl może ubiegać się o dodatkowe odszkodowania związane z utratą przyszłych zysków z tego sklepu? Dziękuję. Tak, nie było szacowane to, co Pan wnosi. I się pyta. Co do właściciela, ja nie mam takich informacji, jak to się zakończyło, jeśli chodzi o umowę. Jeśli chodzi o ewentualne wystąpienia o
odszkodowanie, oczywiście na każdy ma taką możliwość, to będzie policzalne, ale tak naprawdę te odszkodowania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym, no, mogłyby być tak naprawdę liczone dopiero w momencie wystąpienia o takie odszkodowanie. To jest liczone po uchwaleniu planu. Jeszcze raz. To dodatkowe pytanie? Jeszcze. Nie to pan chyba. Taka buźka jest. Widać? O. Przepraszam. Nie jestem przyzwyczajony. Czy ma pan jakiekolwiek doświadczenie z tego rodzaju z sytuacjami, kiedy gmina w sytuacji, w której ziemia jest już praktycznie po umowie przedstępnej z jakąś instytucją, która jest gotowa ją kupić i ma już rozmowy ze starostwem na temat planu, na temat pozwolenia na budowę. Czy ma pan jakiekolwiek doświadczenie w tym zakresie mówiące, jakiego rzędu odszkodowania możemy się spodziewać w tej sytuacji? Czy to będą setki tysięcy złotych? Czy to będzie zero? Czy to będą miliony złotych? Dziękuję. Powiem tak. W historii tej gminy od roku 91, bo tak pamiętam, nie było takiego przypadku. Były omawiane możliwości, że coś takiego zaistnieje. Natomiast takiego przypadku konkretnego wniosek o odszkodowanie za konkretną utratę wartości ziemi, gruntu z tytułu uchwalenia nowego planu nie było. Były przypadki oczywiście w drugą stronę, czyli tej renty planistycznej tak zwanej, która no, w tym przypadku nie będzie, nie zaistnieje. Natomiast jeśli chodzi o odszkodowanie, takiego doświadczenia nie mam. Dziękuję. Może ja panu odpowiem, panie. Proszę stanie na nazwisko. Jeśli mogę poprosić o podejście do mikrofonu. Nie, ja głośno mają to przedstawienie. Ale będzie narejestrowane. Grywane? Nie nagra się, mogę dać też mikrofon. Okej. Do którego? Nie, mogę dać do ręki. Leszek Fajta, dzień dobry, wieczór Państwu. Może ja panu odpowiem. Tak się składa, że dewaluje się akurat na terenach, które są w mojej gestii. Będziemy występowali o wielkość odszkodowania 10 milionów. Chciałbym Państwu od razu zaznaczyć, już jest kancelaria do tego powołana. Na razie jeszcze zachowam tajemnicę, jak się kancelaria nazywa, nazwę. Będziemy się starali o gminę uzyskać 10 milionów za dośmiennienia. Za to, że zerwano umowę z Lidlem, jeszcze będzie się starał Lidl. Czy umowa jest zerwana? Proszę? Czy umowa z Lidlem jest zerwana? Zmiana planu powoduje automatycznie, proszę pana, nieważność umowy. Wyciągając rękę pod ten dział i musicie wiedzieć z konsekwencjami, jakie groczą gminie. Halo. Musicie wiedzieć z konsekwencjami. To radni muszą mieć pełną świadomość, na co się porywają. To nie jest tak, że to zmiana czyjejś prywatnej działki to jest takie hop-siup. Tutaj, proszę pana, bierze się na siebie dużą odpowiedzialność. Także chciałbym, żeby to wszyscy mieli na uwadze i kancelaria notarialna, która mnie reprezentuje, powiedzieli, że dycha to jest co najmniej. Plus różne inne koszty. To jest po prostu, sprawa jest ewidentnie wygrana, tutaj nie podlega dyskusji żadnej. Także chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, że to może już nie ta wójtowa będzie płaciła te pieniądze, może już nie ci radni, bo to się pewnie, nie wiem, parę lat pewnie potrwa ten ping-pong cały, który będzie odbijany, ale sprawa wygrana jest ewidentna z gminą. Także prosiłbym bardzo o roztropne podjęcie decyzji. A pytanie, czy to pan mówi w swoim imieniu, czy mówi pan w imieniu Lidla o tych 10 milionach? W imieniu mojej żony. A w imieniu Lidla pan nie wie. Może na silniku jest moja żona. A czy wie pan, czy Lidl również się będzie ubiegał o odszkodowanie? Lidl również się będzie ubiegał o odszkodowanie, tak. Żebyśmy mieli to jasno wypełnione w sytuacji, że to może się gminie po prostu nie opłacać. Chciałem negocjować z gminą, byłem pracy u pani wójt, może to potwierdzić pan Sobol, były rozmowy. Pani wójt nie chciała kupić tej działki, taka propos. Chciałbym tutaj wszystkim zaznaczyć.
to jest typowe oszustwo, bo po prostu na zewnątrz było pokazane, że pani chce tą działkę, aby mnie przejąć, a w rzeczywistości nie zostało wystąpione ani z żadnym listem intencyjnym, ani z żadną ofertą, ani z propozycją. Po prostu gmina nie chciała tak naprawdę tej działki przejąć, tylko robiła PR zewnętrzny taki, że w trakcie wyborów obiecała to ludziom i chciała pokazać, że w tym kierunku zmierza. A to jest nieprawda. Z całą stanowczością tutaj mówię, że to jest nieprawda, że gmina chciała od niego działkę wziąć. A byłem gotowy sprzedać. Nie było takiej pory ze strony gminy. Czy może pan powiedzieć, jak wyglądały negocjacje? Może pan powiedzieć, jak wyglądały negocjacje? Jakie były negocjacje? Za tą działkę chciałem 5,5 miliona złotych od gminy. Ale po prostu nie było to dać. Do tej pory były różne robione uniki, pozory, że chce się tą działkę przejąć, ale nigdy nie zostało powiedziane tak, kupujemy. Najpierw chcieli mi dać za tą działkę inne działki, które mają w Komorowie, między innymi. Przy jakiej to ulicy, panie architekcie? Nie pamiętam, ale jeśli możemy skupić się na projekcie planu... Możemy się skupić, ale po prostu chciałbym przybliżyć ludziom, jak się sprawy mają, bo tutaj w internecie, na forum gminy Michałowice, na różnych innych, różne opinie śmigają, a tutaj chciałbym po prostu jednoznacznie przybliżyć temat. To jest takie stanowisko i... W tej chwili na forum, znaczy jeśli można... Dobra, no to ja w takim razie dziękuję bardzo, odpowiedziałem panu na pytanie. Dziękuję. Dzięki również. Pozdrowienia.